der Platz ist längst vorbei und mein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf mich ein, trotzdem bist du so allein. Und du siehst ja traurig aus, komm in mein Arm, lass es raus. Bei mir ich verboten bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Na terenie powiatu tureckiego trwają działania propagujące naukę języka niemieckiego w klasach 1-3 szkół podstawowych. Jak pani jako inicjatorka tego działania ocenia pierwsze efekty projektu? No myślę, że możemy tutaj mówić o sukcesie tego projektu, ponieważ już pierwsze efekty nauczania można zaobserwować już wśród siedmiolatków. Dzieci z wielką otwartością pokazują, czego zdążyli się już nauczyć od momentu wprowadzenia tego projektu, czyli od września 2017 roku. Myślę, że tutaj trzeba podkreślić też dużą rolę nauczycieli i ich zaangażowanie i podejście do tego projektu. Dlatego z tego miejsca chciałabym im serdecznie podziękować za wysiłek, który włożyli w ten projekt. Dużą rolę odgrywa też tutaj w tym projekcie nasz partner, czyli Instytut Goethego w Warszawie z panią Ulriką Wyoc i z panem Christopherem Morem na czele. Myślę, że zaangażowanie takiego partnera właśnie w nadzór metodyczny nad tym projektem jest gwarancją sukcesu. Cieszy mnie również to, że wśród społeczeństwie tutaj lokalnym w powiecie tureckim jest coraz większe zrozumienie tej idei wielojęzyczności i korzyści, które płyną z wielojęzyczności dla powiatu tureckiego. Wielojęzyczność wśród najmłodszych mieszkańców powiatu tureckiego promować ma też projekt INTIO. Jaka jest idea tego działania? INTIO, czyli innowacje, nowoczesne technologie, języki obce, jest poniekąd kontynuacją tego projektu nauczania języka niemieckiego, czy języków obcych w klasach 1-3. Projekt ten ma wykorzystywać metodę tak zwanego nauczania kontekstowego, czyli Content Languages Integrated Learning, który wykorzystuje w przekazywaniu wiedzy takich przedmiotów jak matematyka, chemia, fizyka czy technika, naukę języków obcych, ponieważ odbywa się to właśnie, powinno się odbywać w języku obcym. W tym projekcie również chcemy skorzystać z doświadczenia naszego partnera, czyli Instytutu Goethego. Myślę, że dużym atutem tego projektu jest to, że zaangażowani zostali w ten projekt uczniowie szkół średnich, którzy pełnią rolę liderów i nadzorują pracę małych zespołów, co poniekąd pozwala troszeczkę zmniejszyć dystans nauczyciel-uczeń. Jak mogliśmy tutaj zauważyć, uczniowie uczą się języka i przedmiotu na zasadzie zabawy, tak? Także no, chyba myślę, że to jest najważniejsze, żeby to było w formie zabawy wszystko. Jak pani nie tylko jako radna Rady Powiatu Tureckiego, ale także jako osoba zajmująca kierownicze stanowisko w firmie z zagranicznym kapitałem ocenia szanse rozwoju młodych mieszkańców powiatu tureckiego, jakich rad pani by udzieliła dzieciom, nastolatkom w kwestii doboru ścieżki edukacji? Ja myślę, że tutaj nie ma jednej właściwej ścieżki edukacji czy ścieżki rozwoju, ponieważ każdy po prostu musi odnaleźć swoje mocne strony i rozwijać się w tej dziedzinie tak, aby w przyszłości móc realizować swoje pasje. No niewątpliwie znajomość kilku języków obcych, jak również narzędzi informatycznych, nowoczesnych technologii pozwala nam na zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. I musimy wziąć też pod uwagę tempo i zmieniające się otoczenie i wziąć pod uwagę to, że niektórych rzeczy musimy się dzisiaj uczyć wcześniej i szybciej. Biorąc również, czy uwzględniając to, że metody tego nauczania nie powinny być zbytnio obciążające i przemyślane, a niewątpliwie takim jest projekt INTIO. Tak.
szkole w Grzymiszewie trwa wiosna z językiem niemieckim, ale dla tutejszych dzieci jest to nie tylko spotkanie z językiem niemieckim, ale także z uczniami z zespołu szkół technicznych. W jakiej roli są tu dzisiaj? Nasi uczniowie dzisiaj, jakby nie było, kontynuują takie podwaliny pod projekt INTIO, który miał okazję być podpisany 27 listopada w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Porozumienie było zawarte między panią dyrektor Violetą Badamiak a Szkołą Podstawową nr 4, ale także działania powiatu tureckiego, które opierają się wprowadzenie języka niemieckiego w szkołach 1-3, ale także 4-6. Dzisiaj mamy okazję właśnie obserwować warsztaty w języku niemieckim. Mamy tutaj po 3 stanowiska z działu mechaniki, elektryki i działu robotyki. Oczywiście wiemy, że najlepszym sposobem właśnie nauki języka obcego jest poprzez technikę. Mówimy tu o języku także niemieckim, tak zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Uczniowie wykonują różnego rodzaju działania, uczą się poprzez zabawę. Wiemy także, że należy tutaj wprowadzać takie nauczanie interdyscyplinarne, które praktycznie będzie łączyło naukę nie tylko z jednej dziedziny, ale łączyło wiele dziedzin. Dlatego też my wykorzystujemy tutaj zarówno w mechanice, jak i w elektryce, jak i w robotyce działania mechatroniczne, ale także fizykę, biologię. Tak? Ma to właśnie skłonić tych naszych uczniów do tego, aby faktycznie jak najszerzej wykorzystywać język niemiecki, nazywać poszczególne elementy w języku niemieckim, ale zarówno wykonywać pewne działania, pewne doświadczenia, no i też interpretować to też wszystko w języku niemieckim. W jaki sposób przygotowano dobór tych zadań w taki sposób, żeby to nie było ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne? Zadania, oczywiście jak Państwo widzicie, mamy swoich uczniów, są to nasi liderzy. Projekt polega na tym, aby faktycznie wykształcić liderów w technikum, a następnie przerzucać to na szkoły podstawowe. Oczywiście gimnazja, ale już zaraz będą szkoły podstawowe. Tak jak tutaj Państwo widzicie, nasi liderzy pod okiem naszych opiekunów skonstruowali zadania dla tych uczniów właśnie klasy 4-6 lub tych najmłodszych. No i oczywiście oni te zajęcia prowadzą. My wychodzimy z założenia tego, że najlepiej właśnie uczyć się poprzez uczenie innych, tak? Czyli nasi uczniowie zarówno się uczą, ale przekazują tą wiedzę innym, tym najmłodszym, a nauczyciel jakby nie było, jest tylko tym obserwatorem, tym koordynatorem, ewentualnie wskazuje, co należałoby poprawić, co należałoby dodać, aby faktycznie efekt tych działań naszych, tych ćwiczeń, zarówno technicznych, jak i językowych, był w miarę opanowany przez najmłodszych. Jak młodzi liderzy odnajdują się we współpracy z młodszymi kolegami, z małymi dziećmi? No, na co dzień współpracują ze swoimi rówieśnikami, z dorosłymi nauczycielami. Powiem tak, naprawdę jeżeli chodzi o naszych uczniów, o naszych liderów, są to osoby już bardziej, tak można powiedzieć, w zaawansowanym stopniu, dlatego że nie mają tym do czynienia po raz pierwszy. Jak Państwo wiecie, już wcześniej na przykład realizowaliśmy takie projekty jak na przykład IKEA Family, gdzie powstało koło robotek. Przyczyniło się do tego, że faktycznie powstała grupa, gdzie już sama wychodziła do szkół podstawowych, do gimnazjum, propagując budowę i programowanie robotów. Dało to przede wszystkim to, że poprzez te działania, poprzez te spotkania uczniowie sami stworzyli takie koło, sami napisali stronę, uruchomili tą stronę przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, przy współpracy z Microsoftem, gdzie weszliśmy już w projekt Microsoft w chmurze, mamy Akademię Cisco, mamy współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki w Rzeszowie. To są wszystkie te działania, które skupiają na to faktycznie, żeby ci uczniowie podjęli to wezwanie i przekazywali tą wiedzę najmłodszym, zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych. Natomiast jeżeli chodzi o to koło robotek, ja mogę tylko powiedzieć, że jakby nie było, no, zapoczątkowało się to takim głównym projektem, który został uznany przez IKEA Family i wyróżniony jako jeden z 10 najlepszych projektów w Polsce. No i tak się to wszystko potoczyło dalej.